Jakbyś mógł nam powiedzieć, dlaczego zmierzacie się z Orłem? No, drużyna Orła Kany to nasi starzy znajomi, a więc zawsze gdzieś tam w przerwach czy pod koniec sezonu udaje się z nimi w zasadzie nam rozgrywać mecze towarzyskie. Gramy sobie często, a więc gdzieś tam z tego też my czerpiemy frajdę. No i tu nadarzyła się fantastyczna okazja, czyli jest szczytny cel. Gramy dla Felka, więc jak to zobaczyliśmy jako drużyna Orła Cień, no to pomyśleliśmy, że na pewno musimy to wylicytować i z chłopakami jeszcze raz po sezonie zagrać. Jakieś specjalne taktyczne przygotowanie do tego meczu? Znaczy liczyliśmy, że po sezonie będą trochę bardziej zmęczeni i mniej biegali, natomiast też nie ukrywam, że nie usprawiedliwiając nas, też jesteśmy po ciężkim sezonie, no szkoda, nie mamy dwóch zawodników naszych kluczowych. Tu chcę gorąco pozdrowić też Łukasza, który rzeczywiście jest po operacji powiększania ust, on długo o tym marzył i są one okrągłe, a więc Łuki, wracaj do nas. No i szkoda jeszcze, tak naprawdę nie ma z nami jeszcze Maziego. Mazi też gorąco pozdrawiamy. Tam akurat depilacja laserowa całego ciała, trochę Mazy opuchnięty, ale miejmy nadzieję, że następnym razem już z nami zagra. Także pozdrawiamy chłopaków i ich ciężkie operacje plastyczne. Mamy nadzieję, że będą wyglądali o wiele lepiej i prezentowali się na boisku. Ja też tak uważam, no i mam nadzieję, że też w drugiej połowie trochę bardziej z chłopakami powalczymy. Wynik 6-2. Zamierzacie jeszcze walczyć, czy zostawiamy wynik, jaki jest? Myśl starej zasady, wypuścić, a później skasować. Czyli zostajemy w cieniu Orła. Nie, nie zostajemy. Dziękuję. Dziękuję również.